Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell i zapraszam na kolejny odcinek z Żywych Trupów na moim kanale. Na samym początku, jak zawsze, chciałem Wam podziękować za zostawione łapeczki w górę pod ostatnim odcinkiem. Bardzo szybko wbiliście 300 łapek w niecałe 2 dni bodajże. Wiadomo, nie każdy ma czas oglądać, dlatego jeżeli masz możliwość zostawienia łapki, zostaw ją już teraz. Napisz coś w komentarzu, jak Ci się podoba ta seria, lub zrób cokolwiek mordo. To teraz zbytnio nie przedłużam, zakładam słuchawki na dzban i jedziemy. O, jak widzę, już się dzień zrobił i dalej wędrujemy do tego miasta, które znajdowało się w tym lesie. I co tam, Clementine, powiedz mi, widzisz na tym drzewie? A, atrakcja Cię interesuje. Pewnie jakby nie było zombie apokalipsy, to już byś troszeczkę kabelka skubnęła na złom. Okej, zrobisz to. Nie ma problemu. Jak dalej? Close. Very close. Very close. That every time I ask. Please. Damy sobie tak słuchawkę, bo wtedy lepiej mi się komentuje. Dobra. Ciekawe, czy z Jekenego. Poczekajmy. Dobra. Dał sobie radę. Czyli fabuła jeszcze na chwilę obecną nie chce nam zabrać Kenego z gry. That was close. Okay. Fucker came out of nowhere. That was real loud. Hopefully there aren't more of them. Yeah, well, let's Clementine move. We don't want to be around. Się wystraszyła. Moje decyzje miały być troszeczkę bardziej przemyślane w piątym epizodzie, ale spokojnie. Teraz jest ciekawiej. There. That piece of shit is half built. Śnieg leży na dachu, czy to folia jest? Chyba folia. It's warm. Fireplace. Nie ma innej drogi? Is there any other way to get there? Do we have to cross the lake? I should have stuck to the tree line. The fastest way between two things is a straight line. It's not far. Just be on the lookout. Co, idziemy po lodzie, szli z dzieckiem? To fantastycznie. Maybe there's a way around. I don't see any. Można idzie. Tam twierdzi. Say it in American asshole. Okay. Dokładnie. English, dude. English. That's the problem. He's saying it's fine. I go first. Rozproszmy się. I can be front. Maybe we shouldn't clump together. We just can't have too much weight. She's right. Ja bym to inaczej zrobił. W ogóle ja bym się czołgał. Wiadomo, na lodzie zawsze trzeba się czołgać. Wtedy mniejszy nacisk na, nie wiem, centymetr kwadratowy. Ciężar jest bardziej rozłożony. Dobra. Dawaj, stary. Młodego, no właśnie, pierwszego dał. Ze związanymi tak rękoma idzie po tym lodzie, tak jak Danura, to już raczej nic z tego nie będzie. Czy ja mogę prawo, lewo chodzić? Nie. Ale zgrzyta. Dobra. Powolutku. Na paluszkach? No, ups. We're okay. Don't worry. Ten jeszcze kuleje i mówi, że don't worry. No dobra, ale idą za nami zombiaki. I tego oni się nie spodziewali. Teraz lud będzie bardziej obciążony i może szybko się ukruszyć. Aha. To niedobrze. Bardzo niedobrze. Just stay spread out and we'll be fine. Hey! Wiedziałem. I ciekawe, czy Kenny pójdzie na dno, czy on. Dobra. Ja nic nie mówię. Ja milczę. Chłopak ewidentnie się nie słucha. Dlatego powinien Kenny bynajmniej mu lewego prostego wcisnąć. Bynajmniej. Dla ochłody. Dla ochłody. Bo ta woda, widzę, go nie studzi jednak. No to teraz, kurczę, nam się nie uda niestety. Szkoda Luka. Pójdzie pod wodę. Idź stąd, Ruda, bo cię szczelę w papę. Jesteś pewien? Tak.
Dali mu dwie bronie, gościu kuleje. Stójcie! Potrzebna ci pomoc. Clem, go! Go help no, him! No, Clem, Clem, do not! Just go back for him! You're light! You stop can do telling it. Her that! Clem, look at me! Pull out your gun and shoot dobra. These damn walkers, okay? No to tak wolę zrobić. Lepiej zabić szwendaczy. Osłaniaj... Clem? Luka, osłaniamy go! Thanks, thanks. I'll be out in a sec, just keep shooting. Luke, dasz sobie radę? Wow! Wow! Co on, Robocop? Dwie głowy dostał i co on, Robocop? Dobra. Ruda, odejdź, bo cię normalnie wezmę, uduszę za chwilę. No i dobra, poszli. Może w przyszłym odcinku Subnautiki ich spotkamy. Kto wie? Ups. Kto tam? Knock, knock. No rozbij ten lód, Clem. Too late. Clementine, stop! Nothing more you can do. Dawaj, 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 damy radę. Oh no? No tego się nie spodziewałem. Kurczę, kurczę, kurczę. Szkoda. Szkoda. A Ruda wyszła, no. Co za niesprawiedliwa gierka. Kurde, albo moje decyzje są trefne, albo... No... No nie wiem. Ja wolałem Luka niż Rudą, ale dobra. Skoro tak już jest. A gdzie ten młody? Dobra, jest. Jesus Christ. We have to get them warm. They're gonna freeze to death. No rozpalajcie. Tak, powiesiła na tym, na krześle kurtkę, jak tam mróz jest, kobieto. Luke's fucking gone. We should have gone around. God damn it. Lód był za cienki. The ice. It was too thin. I just. Once that ice started to go, there wasn't nothing any of us could do. Ale zadymka, ja pierniczę. Co ty mi głowę suszysz? Jak mogłem go uratować, jak go nie mogłem uratować? No nie widziałeś, że jest zadyma? Ładuj go! Kenny ma rację! Kop go! Kop go! Nic nie jest przerażony, on specjalnie manipuluje nami. Just a stack of fucking toothpicks. Tak jest. Willa miała być z basenem. Miałem szampan pić, kawior. No, speaking of jeść. Jak Lord Crushville i co? Fuck you. To było poniżej pasa. Dokładnie. Fuck you. O, tak tyle się nauczyłeś po angielsku? Tak po rusku gadałeś. Bij go. Ja się nie odzywam, co to ja jestem? Ja mam tylko 17 czy 13 lat, gościu. Co ja mogę powiedzieć? No i co? Jeszcze chcesz facelifting troszeczkę? Czy nie? Ups, zdenerwowała się chyba. Było jedzenie jednak? No to... Niesłusznie dostał. No ale Luke zginął, tak? To był mój friends forever. How is beating a kid to death gonna help anyone? This is your fault and you damn well know it. Pierdu, pierdu. Kenny, nie słuchaj, ja ci mówię. Fine. Zwiąż go za ręce. Za belkę tam u góry podciągnij i niech sobie wisi. Aż przemyśli swoje zachowania następnym razem. Nie kłamie się. O, tylko że... No chłopie, nie na pół metrze, tylko na czterech miałeś zawiesić go.
Kurde, jak ja ich muszę uczyć cały czas. A, moi drodzy, nie chcę wam nic mówić. No już niedługo kończy się sezon drugi i trzeba grać sezon trzeci, także bardzo was bym prosił o aktywność, o zostawienie łapek, bo w sezonie trzecim chciałbym mieć tak 400 łapek pod odcinkiem. Wiadomo, stara gierka to jest, dużo nowych widzów nie przybywa, niestety. No ale robię to dla was i dlatego to nagrywam. Dlatego chciałbym, żebyście byli aktywni i zostawiali te łapki, naprawdę. Let me take a look at you, kid. Jesus. He could have killed you. The fuck is wrong with him? You're up. No, Clementine znowu sobie pościeliła elegancko, pryczę. Niewidzialną poduszkę miała. O, co dzisiaj na obiad? Yeah. Aha, on z tamtym gada, dobra. I've lost people before, but it just hasn't felt this shitty in a while. Też mu na tobie zależało. O, to jest takie spoko. He cared about you too, Jane. I know he did. God damn it. Jane, jak ładnie uczesana dzisiaj. I shouldn't have come back. I knew this would happen. Ciekawe, gdzie była u fryzjera. Always does. Może masz rację. Maybe not. I'm gonna find something to clean that up. Thank you. Thank you. I can't take this shit anymore. No a kto nie ma dość, chłopie? Zimno. Feeling better? Zombiaki gryzą. Yeah. Ludzie giną. Średnio to wygląda. If you're feeling up to it, I could use a hand out back with this truck. O, samochód będzie? This house ain't worth a crap, but the vehicles ain't in bad shape. Jasne, Kenny. Jasne, Kenny. Normalnie, ciśniemy. Yeah, sure, Kenny. That's the spirit, darling. I'll wait for you out back. Jak ktoś jest słaby, no to trudno. I'll watch him. Dobra, ty ją pilnuj, ja idę z Kennym odpalić Trabanta. Napycha. A może mają Forda Escorta w gazie? Clem. Uuu, komuś na mnie zależy. Good, good. Piąteczka. Gator. Niezły śmietnik. A nie, takiś pick-up. To chyba jest Dodge SRAM, czy coś takiego. Ram, czy SRAM? Nie rozmawialiśmy o tobie. Really? Yeah. Really, Kenny. What happened? It's over. But AJ needs us now. We gotta stick together on this thing. Yeah. Right? Right, right, right. Come on. Let's see if the truck's gonna go. Normalnie. Ja pcham, Kenny, a ty kieruj. dobra. To będzie pewnie jakaś łamigłówka związana z odpaleniem auta. He was a mean son bitch, but he taught me respect. Girl like Jane could learn a thing or two about that. Daj jej trochę czasu, może coś takiego, co? I like her. Just give her some time. Maybe you're right. Hell. I didn't know what to make of Lee at first. A, no właśnie, pamiętam, to pamiętam. Me and mine more times than I can remember. Jane helped us back on the road. All right, give it a turn. Easy. Kenny, easy. No. I co? We're so close, Clem. Jesteśmy blisko. A little bit of luck, I can get this thing running.
and then we can get out on the road and really make some. Ja mam nadzieję, że w końcu jakimś autem pojedziemy, przecież jest zimno. Wellington's gotta be out there. All those rumors can't all be bunk. A co z Meksykiem? What about Mexico? Why? You want a taco? A jak? I've never been there. I went once, long time ago, just before I met Cap. Ja też bym wolał się udać w jakiś cieplejszy kraj, a nie tam, gdzie śnieg leży, nie? Tak słabo troszeczkę, zombie, apokalipsa. Yes. I jeszcze, żeby było zimno. Wszystko w porządku? We gotta get moving if we're gonna keep AJ alive. We're running out of time. I gotta get this thing to start. Gonna try warming up the battery. Go on inside. Rozgrzać akumulator. O kurczę, to nieźle. A co, elektrolit zamarzł w nim? To jest Dodge, widzicie? Faktycznie Dodge. No dobra, zobaczmy, co się dzieje w koparce. Co pan koparka? Pan łycha. Czemu ma rufę jedzenia? 200 ton. No to JVC chyba. No i co? Podoba ci się? Dobra, idźmy dalej. Możemy iść troszeczkę w lewo? Nie. Fabuła nas prowadzi w prawo. Dobra. No dobra, no pogadajmy z nią. No. Nie chcę, ale muszę. No. Co poradzę? A skąd ty fajki masz, dziewczyno? What do you want? Jajco, nic. Nothing. Nothing, huh? Huh? Must be nice being a pretty little girl. No one ever expects you to be. Przegięłaś. Przegięłaś. You and I both know you had a chance to save Luke. You and I both know what happened back there. I got nothing more to say to you. Dobra, to było poniżej pasa. Sama żeś zawaliła lód pod nim, dzięciole. Dobra, idziemy w prawo. Drabina, sznurek, okno, agregat. Show mi agregat, gościu. Busted. Super. No dobra, a tutaj mogę rzucić okiem? Looks like it's about to collapse. Ej, nie mów tak, bo się faktycznie zawali. Dobra, wchodzimy do środka. Ja mam pilniczek. Pilniczkiem pewnie będziemy mogli coś zmajstrować. Okej, okay, zapisywanko, super, coś się będzie działo. Junior tam w kołysce, ala kołysce. Leciutko łuka. Hej. Mike and Arvo wouldn't shut up, so I moved him in here. God damn it! Kenny tam się rzuca. Seen that look before. Son of a bitch! Wszystko się ułoży. He'll be fine. Clem, he beat that boy within an inch of his life. We are way past fine. I know Kenny's a nice guy, Clem. I bet Carver was a nice guy, too. Once. Probably had a nice job and a nice pretty wife. Then all this happened. And one day he caved some kid's face in. Czyli ona mówi, że Kenny palmy dostaje na łeb, tak? Może masz rację. You two've known each other a long time. Sooner or later, you're gonna have to decide how much that's worth. No dobra, jak tak mówisz, no to tak będzie. Czyli w następnym odcinku nie będziemy już bronili Kenego. Nie bronimy go. W sumie już w tym odcinku to zrobiłem. No ale fabuła na razie jeszcze nie eliminuje Kenego z rozgrywki. Tak. To nie fizyka kwantowa? I'm in charge of the baby. Co powiedziała, to powiedziała, co? There's not much left.
I was running with some people a long time ago, down near DC. Some guy got trapped in the middle of a crosswalk. Can't remember his name. He used to call me Mary Jane. He was a douchebag. Anyway, the dick got stuck under a car, hiding from a dozen walkers. One after another, they went down there trying to save him. Lost 4 people before we got him out. Przeżył. So we made it? Didn't find out till later he was already bit. Turned and ripped the neck right out of this old lady. The look on her face was... O, she was just staring chyba at odpalił. The sky, like she was watching a bird. Look, Clem. Odpalił. Co ty gadasz? Elegancko. Jak my będziemy kierować? Ja siadam za kółkiem, mordo. Pierwszy na wszystko. No i dobra. Zabijamy się stąd. Jeszcze jak będzie ogrzewanie, to już całkiem jest rewelacja. Po co żeś go zgasił? Jedziemy tam, gdzie nie ma śniegu. O. We're gonna freeze to death. I don't know whose stupid idea it was to march up here in the first place, but it was a bad one. She's right. What if we went back to house? Wait, what? Fuck that. I was thinking more like Texas. Texas? The fuck? It was just an idea. We already talked about this. I'm sorry. We did? We're going to find Wellington, right, Clem? Wellington? O kurczę. Kenny, it's freezing up here, man. It's only gonna get worse. Ja się nie odzywam. Niech fabuła sama prowadzi, bo już nie wiem, gdzie mam jechać. Ja bym chciał osobiście w ciepłe kraje. A Kenny chce do Wellington. Tak naprawdę to on odpalił ten samochód, co nie? Jest zbyt niebezpieczny. At this point, you might be right. Ja jak? Normalnie mam rację. Oh yeah, some help he's been. He got Luke killed. I'm gonna say he helped the situation. Zaraz zostaniesz kolego również z Ruskiem. Either way, I'm not going anywhere in the middle of the night. Yeah, me neither. There could be a herd out there. You want that child's blood on your hands, Mike? We're all gonna die out here if you don't calm the fuck down, Kenny. Haven't we been through enough for one day? Jesus fucking Christ. Remember the last time we had a working car and sat around on our asses, Clem? I'm going inside. No i się wzięli, pokłócili. No brawo, brawo, Jasiu. God damn it! Kenny, don't listen to them! I co, do dupy na raki pojedziemy, czy o co chodzi? Bo nie wiem. You better talk some sense into him. For his sake. To zwiążmy Kenego, zostawmy go i jedźmy w ciepły kraje, nie? Ciekawe, czy jest taka opcja. Zaraz to sprawdzimy. Kenny, jak się irytuje. Ty, jeszcze raz. Sorry, just give me a second. Close the door. Odjedzie, 100% odjedzie ze mną. Can you believe this, Clem? I bring them a working truck and they act like I just shit in their cereal. I knew Jane would have a stick up. Boją się ciebie. O. At least Mike would have more sense. They're scared of you, Kenny. Well, if their big plan is to wander around in the woods, they ought to be scared of more than me. Did you hear me? We're all scared. Look, we got maybe a day's worth of food for that kid left. That's it. No właśnie, trzeba dzieciaczka chronić, a nie. Think about Rebecca and Alvin. I mean, what if Lee hadn't gone tearing across half of Georgia looking for you? A lot of folks died to make that happen. A lot of folks died to get us. Wiem, że masz rację, dobra. You're right. Someone's got to keep this group together. That kid's depending on us. I wish Lee was here. Me too. What you think he'd say?
żeby utrzymać grupę razem. O! I think he'd tell me to try to keep the group together and to keep my hair short. A no, tak było, pamiętam, tak było. We can't just give up on this kid. I mean, what's the point of going on after that? That's what people like Lee knew, and what people like Jane won't ever understand. Już kurczę, nie wiem, komu bardziej ufać, czy Kenemu, czy tamtej ekipie, już nie wiem. You know, when I first saw you back at that lodge, thought I was dreaming. And when you sat down next to me and we shared that meal, well, I could tell that you were different now. No a jak, chłopie? Tyle czasu samemu? A pride I hadn't felt in a long time. But I need you now, Clem. There have to be folks doing better than us. Dotrzemy tam, Kenny, pomogę ci. Dobra, jedziemy. Something has to be out here. We'll find it, Kenny. I knew I could count on you, Clem. Look, we'll figure everything out in the morning. Ja nie rozumiem właśnie po co. Zamiast teraz zapakować dupę i jechać, no to oni tak świrują, co nie? No nic, moi drodzy. To było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie te łapeczki w górę, o które Farrell bardzo prosi. 300 łapeczek w górę. I lecimy z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.